spotkanie międzynarodowe i na pewno emocje na najwyższym poziomie. Czasem w meczu tyle się dzieje, że aż trudno nadążyć z komentowaniem, a dzisiaj szczególnie. Tak, i mamy rzeczywiście fantastyczną atmosferę. Jak pamiętasz, Włodek, ostatni raz tytuł mistrzowski Brazylia zdobyła w 2002 roku. Wtedy tę drużynę prowadził Luis Felipe Scolari. A być może uda mu się ponownie w 2014 roku u siebie w Brazylii zdobyć tytuł. Ma mnóstwo utalentowanych młodych zawodników, Neymarem na czele, ale czy stworzy drużynę na miarę tej dawnej Pelego, trudno powiedzieć. No, wspierać go będzie Carlos Alberto Parreira. Rozpoczęli pierwszą połowę. Jestem pewien, że obejrzymy dzisiaj dobrą piłkę. Neymar. Dobra akcja z skrzydłem. Szansa na dośrodkowanie. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Royce. Marco Royce. I ruszają Niemcy. No i bramkarz łapie piłkę, choć strzał naprawdę znakomity, ale obrona też mistrzowska. Pachnie mi to golem przy następnej próbie. Kapitalna wrzutka. Marco Royce będzie strzelał. Ależ pięknie. Skutecznie i niezawodnie, typowe dla Niemców. No i mamy bramkę. Obronił pierwszy strzał, ale piłka pozostała w polu karnym, padła łupem niepilnowanego zawodnika rywali, który miał więcej sprytu. Hernanes. Bulk. Dośrodkował. Piłka odbita od jednego z piłkarzy, wypadła z boiska. Sam Khedira. Uzi. Jest wybornym technikiem, swoimi podaniami potrafi wypracować znakomite sytuacje strzeleckie. Royce. Bastian Schweinsteiger teraz. Hummels. A teraz Schweinsteiger. Schmelzer. Możliwość zagrania do kolegi. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Dobra wymiana podań. Luis Gustavo. Neymar. No, już blisko pole karne. Podanie w pole karne. Wrzutkę blokuje Lam. Luis Gustavo. Marcelo. Nie wiem, w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. Hummels. Thank you.
się nie zawahał. Pokazuje na 11 metr od bramki. Rzut karny. Rzut karny i sędzia sięga po kartkę. Ale szczęśliwie tym razem był pobłażliwy i to jest tylko żółta kartka. Spokojnie zamienia ten karny na bramkę. Ależ opanowanie tego zawodnika. Niesłychane. Wkrótce widać, że nie dał żadnych szans bramkarzowi. Bardzo dobre uderzenie. Do rzutów karnych trzeba mieć stalowe nerwy i dużo pewności siebie. Schweinsteiger. Niemcy w natarciu. Za moment wznowienie rzutu rożnego. Mamy powtórkę. Bardzo ładny strzał ze znakomitą interwencją bramkarza. No, w powtórce widać strzał świetny, techniczny, ale czujność wygadał bramkarza. No i Lamo. I Schweinsteiger. Kedira. Wymanewrował obrońcę. Czy to wykorzysta? Pospieszył się z wyjściem, szkoda. Była szansa na gola, jest spalony. Marcelo. Po tym zagraniu gra będzie wznowiona przez bramkarza. Sędzia kończy pierwszą połowę. Remis 1-1. Mamy remis po pierwszej połowie i ciężko jest wskazać faworyta przed drugą. Zapraszamy na drugą połowę meczu. Rozpoczęli Niemcy. I Schweinsteiger. Nie jest osamotniony w tej akcji. Z prawej strony pokazuje się kolega. Później. Robi się niebezpiecznie. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. A teraz Schweinsteiger. Neymar. Ach, szybszy jest od wiatru. Czy to wykorzysta? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Kedira. Gomez. Później. Gomez! Czy to wykorzysta? Ach, jednak nie trafia. Próbował strzelać gorszą nogą i nie opłaciło się. Mamy zmianę, słusznie jest remis w tym spotkaniu. Jest druga połowa. Może ten gracz odmieni losy tego spektaklu. Hulk. Hernanes. Canarinho przed szansą na zdobycie bramki. No, ładne zagranie piętą do kolegi. I Schweinsteiger. Miller. Ależ walczą o piłkę. Widzę Schweinsteiger. Schmelzer. Jeśli był spalony, którego odpizdał sędzia, to minimalny. Trenerzy obu drużyn dokonują zmian. Mario Gomez. Hulk. I piłka wraca do Daniego Alvesa. Zastanawia się, czy nie strzelać. Gündogan.
Gomez. Inka i Gündoğan. Mats Hummels. Bastian Schweinsteiger teraz. Lam. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Marcel Schmelzer. Schmelzer. Wymiana podań między dwójką graczy. Jest partner z drużyny na lewym skrzydle. Pulk. Efektowne to zagranie piętą. Ładne, czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. Stracili piłkę. Hernanes. No, zamysł ciekawy, tylko wykonanie gorsze. Piłka poza boiskiem odbita od jednego z graczy. Sędzia podyktował rzut rożny. To ważny moment w tym spotkaniu. I za chwilę zmiana w jednej i w drugiej drużynie. Czy to Thiago Silva, Dante. Gol w samej końcówce spotkania daje im prowadzenie. Emocjonująca końcówka, piękny gol, którego oglądamy w powtórce. Zaszokowani przeciwnicy. Ciekawe, czy teraz, mając mało czasu, zdołają wyrównać. Dzięki tej bramce najprawdopodobniej zwyciężą to spotkanie. Brawa za walkę do samego końca. No i Lam. No, może być gorąco. Czy to wykorzysta? Lepsi o zaledwie jedną bramkę zwyciężają 2-1.